Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj państwa i moim gościem jest Robert Prygiel, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Roberta Prygla, a także już oficjalnie kandydat na prezydenta Radomia. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, dotychczas znany był pan ze swojej działalności, aktywności sportowej, najpierw jako siatkarz, później jako trener, teraz wchodzi pan do polityki no po co panu ta polityka i czy to będzie tak na dobrą sprawę najważniejszy mecz w pana życiu może się tak okazać, że to będzie najważniejszy mecz w moim życiu bo stawka jest bardzo duża stawką nie są punkty nie jest awans lub spadek w tabeli ale jest nasze miasto Radom, miasto w którym się wychowałem któremu zawdzięczam bardzo dużo które mi dało piękny start w życiu i kiedy w tym momencie czuję się człowiekiem spełnionym, człowiekiem, który zrealizował swoje wszystkie plany, jestem człowiekiem, który czuje, że powinien oddać coś temu miastu. I stąd decyzja o starcie na nowego prezydenta miasta Radomia. Mhm. Czyli wejście do polityki, żeby oddać miastu coś, co pan od tego miasta otrzymał? Ta polityka jest do tego niezbędna? E, to nie tak. Wejście. Walka o fotel prezydenta dla Radomia, dla mieszkańców. My już jesteśmy paręnaście lat albo parędziesiąt lat zarządzani przez polityków i co z tego mamy? Wieczne kłótnie, wieczne spory. Obecnie urzędujący prezydent przez 9 lat nie potrafił sobie zbudować e, większości w Radzie Miejskiej i wszystkie nieudaczności jego e, skupiały się na radnych. Robert Prygiel jako niezależny kandydat do Rady Miasta, jako kandydat niesympatyzujący z żadną partią, ale kandydat, który z, przybliża do siebie ludzi i ma kolegów po jednej i po drugiej stronie, będzie w stanie zbudować bardzo szybko e, z radnych drużynę, ekipę, która na, na, ma na sercu radą, a nie e, znaczek jednej lub drugiej partii politycznej. No tak, ale żeby, żeby to osiągnąć, no trzeba w pierwszej kolejności osiągnąć wyborcze już w tym momencie zwycięstwo. Jest pan wytrawnym sportowcem, a zatem domyślam się, że idzie pan zawsze po zwycięstwo. Jak zamierza pan to osiągnąć? To rzeczywiście w siatkówce w mojej dyscyplinie koronnej nie ma remisu, więc się idzie zawsze. Robert Prygiel, wychodząc na boisko wychodził po. Wygraną. Ale Robert Prygiel to nie tylko siatkarz. Robert Prygiel to człowiek, który yy, zbudował parę biznesów. Niektóre bardzo świetnie funkcjonowały i nauczyło to wszystko mnie, że tylko gra zespołowa ma znaczenie. Indywidualnie jesteśmy małowarci, a zespół i drużyna. Drużyna zdeterminowana, drużyna świadoma i godna, gotowa na poświęcenia to będzie moc tego miasta. Drużyna nie otaczająca się politykami, tylko drużyna otaczająca się, tak jak ja, ludźmi sukcesu, ludźmi, którzy są już na takim etapie życia, że mogą się poświęcić dla tego miasta. Nie chce pan w tej drużynie e, polityków? Politycy e, nie mają czego szukać w inicjatywie, czy znaczy w inicjatywach Roberta Prygla? Panie redaktorze, ja już mam dosyć i wiele osób. Polityka doprowadziła do tego, że nasze miasto nie stoi w miejscu, ono się cofa. Że spór przeniesiony z ulicy Wiejskiej na Plac Koracjego decyduje o rozwoju naszego miasta, który, tak jak wspomniałem, nie istnieje w mojej ocenie. Polityka doprowadziła do tego, że rodziny przy Wigilii się kłócą. My mamy tego dosyć. My chcemy pokazać, że prezydent miasta, że drużyna prygla jest po to, żeby naszą partią był radą, nie politycy. Przyzna pan rację, że w tej chwili ten spór polityczny sięga już takiego zenitu, że nikt nie wie, kto jest sądem, kto jest KRS-em to już jest śmieszne. My w Radomiu. Chcemy zupełnie odwrócić ten trend. I ja jestem przekonany, że to nie jest tylko tendencja radomska, że już wiele samorządów, wielu ludzi, wielu Polaków, mieszkańców danych gmin, miast, miejscowości ma tego dosyć. I chcemy zapoczątkować ten trend w wyborach samorządowych, żeby pokazać społeczeństwu, opinii publicznej, że menadżer, prezydent miasta nie musi być politykiem że prezydent miasta, niezależny, bezpartyjny, to ma być człowiek, który przyciągnie wszystkich, którym zależy miasto, na sercu jest miasto, a nie e, korzyści partii X czy Y. Mm -hmm, no, ale obecnej, obecnie urzędujący prezydent Radomia, Radosław Witkowski, mówi o tym e, byciu politykiem jako swego rodzaju atucie, że on właśnie, będąc politykiem, znając innych polityków, choćby w Warszawie, może jakieś tam sprawy, e, ważne sprawy, jego zdaniem dla Radomia, e, mówiąc krótko, załatwić. Czy właśnie, nie będąc politykiem, wchodząc do polityki, nie jest się człowiekiem, który właśnie nie ma tego rozeznania, nie ma tej wiedzy, nie ma tego doświadczenia, e, czy to nie będzie pewien problem? Problem, pana zdaniem. Broń Boże, inaczej powiem. Bez względu na to, kto będzie rządził w kraju, bo to różnie może być, Robert Prygier, przez 47 lat, mając naprawdę duże sukcesy, znając bardzo dużo ludzi w Polsce, ma kolegów z różnych partii. Więc, jeżeli będziemy potrzebowali wsparcia polityków, to bardzo szybko to znajdziemy. Dla dobra naszego miasta, ale przede wszystkim, będąc y, kandydatem niezależnym, to partia XY nie będzie pomagać przeciwnikom lub y, rzucać kłody pod nogi przeciwnikom, tylko będzie dobry moment, żeby wspólnie dla Radomia coś zrobić. Mamy w tej chwili przedstawicieli w Sejmie y, bodajże ośmiu, tak? Jestem gotowy rozmawiać z wszystkim. Czy pan sobie wyobraża, że do jednego stołu dla dobra miasta usiądzie pan Konrad Frysztak i pan Suski? Ja nie. A jeżeli ja będę prezydentem, to spowoduje to, że obydwaj będą pracować dla dobra mieszkańców Radomia. Oni razem się nie dogadają nigdy. A taki bufor bezpieczeństwa, jakim będzie Robert Prygiel, spowoduje to, że będą mieli naprawdę szansę pokazać, że Radom jest dla nich najważniejszy. Mhm. Chciałby pan być takim politycznym... No już politycznym, bo będąc prezydentem trudno nie mówić o polityce cudotwórcom. To nie, mhm. to nie są cuda, to nie są cuda. Ja, bo dziś to ja wydaje się niemożliwe, doświecimy. to połączenie Marka Suskiego i, e, e, i posła Konrada Frysztaka e, jest po prostu wydaje się no, raczej czymś z kategorii cudów. Ale to nie chodzi o to, żeby oni się kochali, to chodzi o to, żeby oni pracowali dla Radomia, dla nas, dla mieszkańców. To co wielokrotnie obiecują nam w kampaniach. I oni nie muszą się ściskać i y, z sobą y, miśki przybijać. Wystarczy, że ja, będąc pomostem między nimi, a oni w, y, również mają duży wpływ na to, co się dzieje w y, naszym rządzie, przełożą swoje moce bezpośrednio na radę. Panie prezesie, porozmawiamy teraz o, o programie. Taki e, pewien zarys, takie e, założenia. Pierwsze założenia przedstawił pan e, wczoraj podczas e, ogłoszenia swojego startu e, w wyborach. Zdrowie. Będzie dobra opieka zdrowotna. Jeśli może być w innych miastach, to dlaczego nie w Radomiu? Co to znaczy e, e, dobra opieka? Mamy, mamy koncepcję taką zarządzania miastem żeby przede wszystkim odpartynić miasto. To, co powiedziałem, to jest bardzo ważne, żeby na ważnych stanowiskach w mieście nie zarządzali politycy, tylko zarządzali prawdziwi fachowcy. Niezależni od żadnej partii. Pierwszą podstawową rzeczą, jako menadżer, właściciel firm, wiem jedną rzecz, że najpierw trzeba zdiagnozować problemy, zrobić audyty danych spółek, danych urzędów. Jeżeli zrobimy te audyty, Pełna transparentność. Niech mieszkańcy i my przede wszystkim dowiemy się, gdzie jest problem. Mówi się o tym, że Radom ma miliard długu. A wiemy, ile długów mają spółki? Nie wiemy. Trzeba to jasno zdiagnozować, i dopiero jak będziemy mieć diagnozę, gdzie są nasze największe bolączki, problemy, musimy na nie zacząć znajdować lekarstwo. To jest podstawa. Zawsze tak postępuję w swoim życiu, że problem. To nie jest koniec świata. Pro, każdy problem da się rozwiązać. I tak będziemy działać. I tak będzie ze służbą zdrowia i innymi rzeczami, które w naszym mieście są niezbędne do poprawy. Jeżeli mówimy o służbie zdrowia, no pan zadał pytanie. E, w innych miastach może działać. U nas nie. Mamy w mieście dwa szpitale. Jeden działa dobrze, drugi bardzo źle. Ciągle nawet nie wiemy, jaki jest realny dług tego szpitala. Przychodzi jedna strona, mówi o innej kwocie, przychodzi druga strona, mówi o innej kwocie. Czy pan wierzy, że któraś strona to mówi prawdę? Każdy naciąga na swoją, e, w swoją stronę. Ja będę prezydentem, który realnie pokaże miastu dług szpitala i w tej chwili nie powiem panu, zrobimy to, to i to. Mhm. Mógłbym powiedzieć, tak? Wybudujemy większy szpital, drugi, trzeci szpital. No tym mówi prezydent Radosław Witkowski, zapowiada. Na razie nie potrafimy zarządzać jednym szpitalem. Mogę powiedzieć, że wybudujemy tor formuły pierwszej, już kiedyś były takie przykłady, ale to bym stracił wiarygodność przede wszystkim dla siebie. A z racji tego, że całe swoje życie postępowałem bardzo uczciwie i szczerze, żeby się golić co rano przed lustrem i spojrzeć sobie w lustro, to muszę zdiagnozować realne problemy szpitala. Czyli ale... na ten moment nie jest w stanie pan jakby nic nie. obiecać. Nie chce pan. Obiecywać. Ja obiecuję, ja panu obiecuję, że musimy zdiagnozować problemy szpitala. I ja, zarządzając ludźmi, powołam takie osoby do, do diagnozowania tych problemów, które naprawdę będą się na tym znały. I znajdziemy realną drogę wyjścia z tych problemów, bo to jest najważniejsze. Robert Prygiel nie zna się na wszystkim. Robert Prygiel będzie się otaczał mhm. fachowcami, którzy będą ekspertami w danej dziedzinie. Mhm. Czyli pr problemem jest naprawa, czy e, problemem jest sytuacja w, w, w szpitalach, a nie e, nie wiem, z, budowa kolejnego szpitala. Czyli najpierw trzeba naprawić te dwa szpitale, a później e, zastanowić się nad budową trzeciego, tak? Moim zdaniem tak. No, jeżeli hmm. mamy szpital, który może zbankrutować za chwilę, jest regularnie wspomagany kroplówką z, z pieniędzy miejskich, a my chcemy budować trzeci, zacznijmy dobrze zarządzać pierwszym szpitalem. Ja wiem oczywiście o wielu problemach w szpitalu. Nie chciałbym tu się powoływać na anonimowych e, kolegów. Są w szpitalu kupione urządzenia, które są nieużywane, które nie zarabiają na siebie, a wydane były na nich duże pieniądze. Może tu jest problem. Kupmy to, tak jak postępuje się w, w przedsiębiorstwie, kupmy to i zróbmy takie usługi, które nam będą przynosić dochód, a nie to, co nam się wydaje. I to jest przykład właśnie, jeżeli polityk decyduje o tym, w co zainwestujemy w szpitalu, a nie fachowiec, to mamy taki tego efekt. Mhm. Chce pan także podnieść jakość dróg? Mówi pan, że to żadna filozofia, że to jest bardzo proste. Nie udało się to jeszcze żadnemu prezydentowi. Wiemy, że, 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 że prace cały czas trwają, ale to, ten stan tych dróg nie jest nadal zadowalający. Jak to zrobić w takim razie? Jeśli to jest takie proste? Pierwsza rzecz, ja mieszkam w kierunku na rajec zaraz za kościołem. I tam była długo wyczekiwana inwestycja ulicy Wojska Polskiego z rądem kozienieckim, tak zwanym. E Oczywiście inwestycja opóźniona, jak wiele w naszym mieście. Tłumaczenie prezydenta było, że musimy chwilę poczekać, bo budujemy Mercedesa, który będzie nam służył na lata. Jak się skończyło? Że po dwóch miesiącach trzeba było tego Mercedesa naprawiać. I wracamy znowu do clou. Porządny nadzór. Ja sobie nie wyobrażam, żeby przetarg publiczny wygrywała firma za ogromne pieniądze, za nasze pieniądze. Nie. Pana Witkowskiego, pana kosztowniaka, tylko nasze mieszkańców, żeby nie można było wymóc na tej firmie, jeżeli po miesiącu jest e, potrzebny znowu remont tej drogi, żeby to było płacone z ich pieniędzy za kary. Ja tak budowałem swoje domy, budowałem swoje firmy. Zawsze robiłem wszystko, żeby mój kontrahent był zadowolony, ale jak ja dałem ciała, to wiedziałem, wiedziałem, że muszę ponieść tego konsekwencje. A tutaj staramy się medialnie sprzedać wszystko fajnie, Mercedes, nawierzchnia, a później jest problem i się do tego nie odnosimy. Poprawa jakości komunikacji. Przede wszystkim inżynieria komunikacji to jest bardzo ważne. Współpracujemy z Panem, który jest ekspertem, który pokazał nam i przygotowuje mapę całego Radomia, że zrobienie 500 metrów, 800 metrów drogi w danym miejscu na terenach należących do gminy Radom. Może spowodować, że dane skrzyżowanie odciążymy. Może spowodować, że mieszkaniec nie będzie musiał jechać naokoło. Może spowodować zwykłe prawoskręty lub zmiana niektórych dróg z jednokierunkowe na dwukierunkowe lub odwrotnie. Spowoduje to, że odciążymy. Tylko, że to nie jest mój pomysł. Ja mam nadzorować tym, ale mam za tym na tę y, osobę, która siedzi w tym temacie, jest wykształcona i ma doświadczenie 40 lat. My Państwu pokażemy tą mapę i my będziemy to realizować. Każdy... Czy to drużyna specjalistów? Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś uważa, że się zna na wszystkim i podjadał wszystkie rozumy, to dla mnie jest niewiarygodny, bo nie zna się na niczym. I, ja, I my Państwu na w etapie kampanii pokażemy tą mapę. Jak prosto w wielu elementach można poprawić miasto. Mamy, znowu dojdę do tego przykładu tej ulicy Kozienickiej. Byli, były osoby, również politycy z rodzaju, które mieszkają z tamtej strony miasta i mówią, że to rondo jest źle zaprojektowane. To naprawdę można było wykorzystać nasze gminne grunty, e, ulicę Mary Fountain, żeby część ludzi jeżdżących z e, z tamtej północnej strony Radomia do centrum nie musiała wjeżdżać na to rondo, które regularnie jadąc z dziećmi do szkoły jest non stop zapchane. Tylko trzeba po prostu nie dwóch polityków czy trzech rozrysuje sobie na karce, tylko trzeba zaprosić kogoś, kto pokaże zagrożenia plusy i minusy i dopiero wtedy Realizować ten plan. Mhm. Wspomniał też o pan podczas e, swojego wystąpienia o spadającej liczbie mieszkańców naszego miasta. E, cytował pan dane GUS. E, w 2050 e, roku według tych danych ma być nas o 45 tysięcy mniej. E, to jest zatwarzające. Musimy zastopować ten trend. To jest też cytat, e, pański cytat. No właśnie, w jaki sposób e, zastopować ten trend? To jest zatwarzające. My się spotykamy bardzo. Często i dużo z młodymi ludźmi, którzy wyjechali z Radomia. Niektórzy wrócili po zakończeniu edukacji, a niektórzy nie wrócili. I my takimi, z takimi ludźmi chcemy rozmawiać. By na naszych spotkaniach są ludzie, którzy studiują za granicą i chcą wrócić do Radomia. I realnie znowu słuchamy, słuchamy tych, których to dotyczy. Nie słuchamy polityków. Kiedy by wrócili do Radomia, a kiedy nie. To jest mega zatrważające. My mamy mało kto o tym wie. Moim zdaniem, Radom jest miastem, który może być technologicznym centrum Polski. Czy pan wie o tym, że w Radomiu jest firma, która obsługuje jakiś element samolotu Boeing serwis i produkcję, gdzie żaden Boeing na świecie nie jest w stanie bez Radomskiej firmy latać. I takich firm w obróbce i skrawaniu metali jest w Polsce bardzo dużo, jest około 60 podmiotów. Ja znam paru takich przedsiębiorców. To są ludzie, których ta praca jest pasją. I trzeba stworzyć program, bo to są naprawdę często dobrze prosperujące firmy. Jeżeli młody radomianin ma wyjeżdżać do Warszawy w pociągu codziennie lub na drodze samochodem do Warszawy, tam, bo ma parę tysięcy mniej, to stworzymy takie warunki, Przede wszystkim przy współpracy tych przedsiębiorców, przy współpracy uczelni i szkół zawodowych, że ten Radomianin zastanowi się, bo on traci dwie godziny swojego życia co najmniej albo trzy na samym transporcie do Warszawy. A to jest często jego miasto. Więc mamy na to yy, pomysł. Druga rzecz, kolejna: dostęp do yy, lokali, do mieszkań. Są miasta, które skorzystały z, z tak zwanych SIM-ów, czyli spółdzielczych inicjatyw mieszkaniowych. Podejrzewam, wiem o tym, że radom nawet nie napisał wniosku. A są miasta, jest ich ponad 30, które wybudowały bloki dla mieszkańców i takie mieszkanie 52-metrowe, dwu pokojowe, wyposażone w pełni, kosztuje mniej niż 100 tysięcy. I to jest realne przyciągnięcie. E, ludzi do Radomia. Mamy... Ale mówi pan o, o liczbie 30 miast w skali krajów. Co? Tak. To też nie jest jakaś duża liczba. To też... Ale my nie próbowaliśmy mm. o to walczyć. My ostatnio przeglądałem ranking pozyskiwania środków e, z dofinansowań unijnych. Wie pan, że doszedłem do 50 tego miejsca i nas nie było? To jest zatwarzające. Mm -hmm. Czyli chciałby pan być w tej 30, mówiąc krótko? Chciałbym być pierwszy. Która... Chciałbym być pierwszy. To się nie zrobi z dnia na dzień, ale nad tym trzeba pracować. A jak nie zaczynamy pracować, to nie będzie nas nawet w 50. Mhm. E, a co pan słyszy, e, panie prezesie, jak gdzieś e, publikowane są e, sondaże, z których wynika, że de facto w Radomiu nikt pana nie zna, nikt pana nie rozpoznaje. Jak pan reaguje na tego typu informacje? proszę mi przybliżyć, bo nie za bardzo wiem, jaki sondaż? No sondaż, choćby ten, który tutaj Prawo i Sprawiedliwość miało rzekomo przeprowadzić, z którego to wynika, że rozpoznaje Pana w Radomiu jedynie 4% potencjalnych wyborców. Aha, czyli tak. Platforma Platforma będzie grała, że ja jestem kandydatem PiSu, a PiS będzie grał, że ja nie mam rozpoznawalności. E, Okej, okay, dobra. E, to, <ponad m> <ganny> 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 Przepraszam, śmieszy mnie to. E, ja mam oczywiście swoje sondaże. E, wchodząc do gry, zastanawiając się, żeby wejść do gry. Robiłem takowy sondaż jeszcze w czerwcu. Proszę mi wierzyć, że jest to więcej niż 50%. E, zresztą, żyjąc codziennie w tym mieście, e, chodząc po ulicach. Wiem, ile osób mnie rozpoznaje, jak liczną mam rodzinę, ilu znajomych, ilu kibiców, to proszę mi wierzyć, to jest więcej że, jak, że jak ktoś chociaż trochę ma e, takiej świadomości, to wie, że na pewno 4% to nie jest. Ja mówię, że mój sondaż pokazuje, że powyżej 50%, ale, ale to to skąd jest, to, ta To jest właśnie ten lęk, strach, obawa przed stratą władzy partii politycznych. Jedni konfabulują. Jedni, że, jedne rzeczy, drudzy drugie, a prawda to my jesteśmy, bo my wiemy, my nie opieramy się na tym, co napisze jedna, druga, trzecia gazeta, co napisze konto fejkowe na Facebooku. Moja drużyna, moi ludzie, moi e, zwolennicy. Oni wiedzą, jaki ja jestem i, i z czym idziemy do tego wyboru i wiem, że mam za sobą e, twardych ludzi, bo się znamy wiele, wiele lat. No tak, bo też wchodząc do polityki, te zasady są chyba e, mniej jasne niż, niż e, w sporcie. Jest pan przygotowany na takie nieoczekiwane, często nieoczywiste faule. Ja się tego nie boję w ogóle, panie redaktorze. E, jeżeli w Radomiu wygra jedna partia lub druga, to ani Pana życie, ani moje życie się nie zmieni. Jeżeli wygra Robert Prygiel, to życie mieszkańców się zmieni. Nie mamy wpływu na to, co nasza konkurencja zrobi. My jesteśmy gotowi, wie Pan, ja z niejednego pieca już chlepiadłem. Te zagrywki już od wielu, wielu lat, typu fake konta, jakieś wynajmowanie, Detektywów, e, zastraszanie. Mnie to już śmieszy. To jest piaskownica. Ja z piaskownicy wyszedłem 40 lat temu. A ci politycy jeszcze tam siedzą. Jest im tam dobrze, ale oni nie mają wyjścia. Proszę sobie wyobrazić, jak wspomniałem, moje życie, pana życie wiele się nie zmieni. A taki polityk, jak rano przyjdzie do pracy na drugi dzień po wyborach i mówi: Kurczę, przegrałem. Wie pan, co tam się dzieje? Jaka panika. On w życiu nic nie zrobił. On tylko rządził. My chcemy zarządzać naszym miastem łącznie z mieszkańcami Radomia, nie jako prezydent, wszystko wiedzący, tylko głos mieszkańców będzie decydującym. Jesteśmy gotowi w tej kampanii na bardzo dużo pracy. Jesteśmy gotowi z każdym mieszkańcem, który będzie chciał, i dotrzemy do takich, którzy o, o nas się dowiedzą, posłuchać ich realne problemy. No wyobraźmy sobie, panie prezesie, wchodzi pan do drugiej tury. Do drugiej tury wchodzi także obecnie urzędujący prezydent Radosław Witkowski. No i cóż, prawo i sprawiedliwość powiedzmy przegrywa i ogłasza, że deklaruje poparcie pańskiej kandydatury. Co pan wtedy mówi? Nie, ja z politykami nie rozmawiam? Nie, to nie ma, ja nie mam na to żadnego wpływu, która partia kogo poprze. Ale pan Ale może, może się tak. zgodzić lub nie. Czy Ale przyjąłby może, pan taki, taki może, głos poparcia? Jeszcze raz. Startuję do wyborów po to, bo uważam, że nasze miasto jest źle zarządzane. Mówimy o polityce, mówimy o cyfrach i liczbach. Jeżeli wejdę do drugiej tury z kandydatem PiSu, to również oczekuję poparcia od pana Witkowskiego. Również oczekuję. Idę do, na prezydenta po to, żeby pokazać, że jestem najlepszym kandydatem. Odpartyjnić to miasto w końcu. I jeżeli któraś partia się zdecyduje, mnie poprzeć, nie mam na to wpływu. Cel jest jeden. Ale nie powie Pan nie. Cel jest jeden. Odbić miasto od polityków, zrobić to miasto, żeby to miasto było dla mieszkańców, nie dla polityków. A zatem trzeba powiedzieć politykom nie? Tak, no, ma, ma, mamy przykład. Mamy przykład to, co się dzieje w kraju, to, co się dzieje w naszym mieście, e ja, szczerze mówiąc, czasami to ręce opadają. Tam nie ma hasła Polska, nie ma hasła Radu. Jest tylko my, wy, partia. Najlepiej jakby nam pozakładali wszystkim opaski na rękach i stygmatowali, kto jest z spisu, kto jest z platformy. Do tego to wszystko zmierza. Ja chcę pokazać, i to widać to widać, że słychać na ulicy już ludzie mają tego dosyć. I to powinno być najważniejsze. Nie te dwa znaczki. Robert Prygiel, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Roberta Prygla, a także już oficjalnie kandydat na prezydenta Radomia, był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Nea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom.